Państwo przedstawienie jaskółkowe, to jak chłopcy ciężko pracowali, to widzieliśmy my wszyscy, a efekt tej pracy to za chwileczkę. Ale nim to przywitam szanownych gości. Witam dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu. Pomyliłem oczywiście, bo się zmieniło. Tradycje są. Obecnie edukacji profilaktyki i pożytku publicznego. Pan dyrektor Mieczysław Domala, witam serdecznie. Yeah.
na ziemię, by wybawić ludzkie plemię. Plany znają tylko anioły same. To tajemnica przed Bogiem Panem. Każdy dochować przysiąg ją wiecznie. Tu nikt nie zdradzi, więc jest bezpiecznie. Godzina zero. Bóg przyjmie ciało. Hej, Gabrielu, coś się stało? Zdrada, Michale! Straszna! Zaciekła! Mamy wśród siebie agenta z piekła. Wywiad przechwycił jego meldunki. Ten dram miał z piekłem jakieś stosunki. To tajny agent jest Lucyfera! A niech go weźmie, jasna cholera. Jak to możliwe, że nie ma anioł? Taką robotą się tutaj zajął. To nie jest anioł! On jest w przegraniu! Ja bym go radził poddać badaniu! Dzwonię do szefa. Bądź jego wola. Boże i panie, tu problem mamy. Chyba godzinę zero wstrzymamy. Mamy u siebie piekła agenta. Rozumiem, panie, trwa wola święta. Zaraz ci powiem. Sprawa jest prosta. Karę musi ten diabeł dostać. Hej, jaką karę? A ekstradycja? Do piekła, taka szpiegów tradycja. O, nie tak łatwo. O nie, kolego. Chciałbyś do piekła, ale nic z tego. Za karę los człowieka poznasz doskonale. Człowiekiem z krwi i kości zostaniesz. Z nieba wynocha! Na ziemię jazda! No, ruchy, ruchy! Raz, dwa, raz, dwa! Muszę, Michale, co Bóg zarządził? Pan ostatecznie sprawę przesądził. W godzinie zero nic się nie zmieni. Jezus się zrodzi dzisiaj na ziemię. Może, może, jak się kłopotamy, ludzie na pewno z Boga
Nie dożyjecie, durnie, do rana. Noc ta ostatnia przez was przespana. Halo, pasterze! Zbudźcie się, śpiochy. Nie będziecie przecież robić tu biochy. A ty coś za jeden? Jakoś kojarzę. Pamięć mam świetną, pamiętam twarze. Rączki do góry. Odwróć się, spytam. Ktoś ty? Popatrzmy. Diabeł Rokita. O wielkie nieba, alarm koledzy. Pośród pasterzy są z piekła szpiecy. Mam tu Rokitę, chciał skrzywdzić ludzi, aby się żaden z nich nie mógł zbudzić. Jestem już, bracie. Gdzie ten piekielnik? Zaraz cię skrzydłem strzelę w patelnię. Kto ci tu przysłał? Co miałeś zrobić? Komu ty miałeś tutaj zaszkodzić? To wy jesteście. Co od nas chcecie? Powiem, jak dać mi w końcu tutaj chcecie. Jesteśmy dobre anioły z nieba. Szedłem was zbudzić. Tak było trzeba. Bóg się narodził dzisiaj w Betlejem. Przyczynić ludziom miłość, nadzieję. Szedłem, by wieść wam przekazać. A patrzę, a ten tu oto bies. Chciał dziś was zabić, a potem zbiec. A więc to diabeł. Zaraz wiedziałem, że coś mi nie tak. Zło przeczuwałem. Kto cię tu przysłał? Gada mi wszystko. Iję tego! Jego nazwisko! Nic wam nie powiem. Nic nam nie powiesz? A to ciekawe. Archanioł Gabriel w tym, kto ma sprawę, że krąży w czasie bez żadnej szkody. Przynieś nam, bracie, święconej wody. Nie! Błagam, powiem, wydam przyczynę, lecz nie czyńcie chrześcijanina. Lucyfer kazał zabić pasterzy, aby się ludzie nie dowiedzieli, że Bóg się zrodzi. Patrzcie, jak kłamie. To kawał drania. Słuchaj, Rokita, koniec kłamania! Nie, ja nie kłamię. Także trzy króle też nie dojadą i nikt w ogóle. Król Herod, inni piekła agenci, wszyscy w przebraniach, z pozoru święci. Słuchaj, Michale, może nie kłamie. Może naprawdę to tacy dranie. Prawdę ja rzekłem, jak piekło kocham. Błagam, nie chrzcijcie. Dobra, wynocha, żebym więcej cię tu nie widział. Albo cię oszczę tu w znaku krzyża. A wy, pasterze, już nie zlegajcie. Lecz bądźcie innych i pospieszajcie. Thank you.
władzę w ogóle? Co tam się dzieje? Kto mnie tu straży? Ochrona moja, wierni wysiarze. Co za hałas? Co to ma znaczy? Królu, jakiś się typów chcecie zobaczyć. A, raczej królowie jadą w te strony. Na głowach mają złote korony. To ci, co piekło każe im zobaczyć, zaraz się nowy, ruch wprowadzić. Kasper Merkel i Baltazar, królowie wschodu. O, mili goście, śpieszę powitać. Cieszę się, żeście chcieli zawitać. A cóż sprowadza na niskie drogi? Bądź pozdrowiony, herodzie drogi. Żeśmy ze schodu tu przyjechali. Gwiazda nas rodła, lecz nikła. Jak dalej jechać, nie wiemy wcale. Ty swoje państwo znasz doskonale. Do króla królów pokaż nam drogę. Do króla królów? A, tak, tak, mogę. A więc królowie, wam do Betlejem ruszać potrzeba. I mam nadzieję, gdy króla tego już znajdziecie, wracając, wszystko mi opowiecie. Ja wtedy też pokłon mu złożę. Dzięki, heraldzie, i szczęści Boże. Straż! Słuchajcie, królu. Nic za wygląda. Zależy do ciebie, kiedy będziecie sami. Wszystko o królu zrobił po cichu. Mamy bezpole, nie będzie krzyku. Lucyfer kazał zabić tych króli, więc ja to robię. On mnie przytuli i ja was zły na księcia piekła. Perspektywa tam mi urzekła. Co to za cyfry robią wyrośnie? Rad was bierze, fajna cywil. Panowie, bójkę zamieszczynacie. Dobra, kulturniem zacznie w cytacie. Kurcze, króliki, stać o klimacie? Nie mamy synów petów palenie, niszcza płuca, no i krążenie. Ministra zdrowia rada jest taka, nie pal, bo umrzesz teście na raka. A co do bójki, chcieliście sami, idźcie na bawić nie będzie z wami. My króle wschodu, karate znamy i w sumie bójki to mi chcemy. Myślę, że lekcje tą sobą nie dają, ale więcej królów nie zaczepiają. Trzeba uciekać. Ja ani chwili dłużej nie zwlekać. Herod już szuka. Chce dziecko
to zgładzić. Wy, Jezus, nie zdążył ludzi wybawić. Nie traćcie ducha! Pan mu przecież, ma na prawo. Czekamy jeszcze, bez pasterzami. Cały lud prosty, pokłon mu młody. Są ci pasterze, wejdźcie. Tu w żłobie czeka na was Jezus, człowiek. Witaj nam, witaj, Pan obiecany. Przez lat tysiące ciągle czekamy. Przyszedłeś do nas, do ludu swego, aby wyzwolić nas z mocy złego. Weź nasze serca, wszystko co mamy, darem i zewnętrznym, Tobie składamy. Dzięki, pasterze, serc waszej dany są mu najbliższe, cieszą bez miary. Lecz zaraz trzeba wyruszać drogę, by ratować go przed Herodem. No to co, wiesz, po sprawie, nie? No i po bólu. Można zapomnieć tamtych z trzech królów. No i cóż tam jeszcze? Patrz, tak. To wielkie niebo, mój żołnierze? Królu Herodzie, tamci trzej króle nie przestraszyli się nas w ogóle. Mieliśmy zabić, lepiej nie dali. No i nam nasze zady skopali. Prędko odwyrocha, nieudacznicy! A że was znowu więzisz w ciemnicy! Czy chcę ze skóry każe obdzierać? Co teraz robić, jasna cholera? Stać! Na coś! Trzeba plan B prowadzić. Jeszcze tam z rana będzie ci zabić. Wszystkie do dwóch lat nie stracą życie. Ty mi też króla tego zgładzicie. Tak jest, o królu. Zaraz ruszamy. Z rana twój rozkaz wykonamy. Coś ty narobił, straszny potworze. Rozkaz wyleje krwi dzieci może. Piekło cię czeka, o okrutniku, za to, żeś grzechów zrobił bez liku. Jam anioł śmierci, straszna twa wina, teraz więc umrzesz, to twa godzina. Ja się nie boję, ja tam byłem. Lucyferowi dobrze służyłem. I gdy znów ponownie w piekle stanę, na pewno godność księcia dostanę. Co? Ty? Godność księcia? Ja cię pierdolę! Każe nadziewać siarką i smołą. Wszystko strzeliłeś, wszystko spaprałeś. Cały misterny plan zmarnowałeś. W niebie się dałeś złapać jak dziecko. Miałeś być królem, rządzić za dziecko. Zabić trzech króli i co zrobiłeś? Ty nawet tego nie potrafiłeś. A Józef z Marią oraz Chrystusem uciekną zaraz i w Egipt ruszą. Cały plan w gruzach Bóg wszedł na ziemię. By o tym także i ludzkie plemię. Yeah.
Co prawdą samą Bóg szedł na ziemię, by uratować Adama plemię. No i przyszedł na świat w dziecka postaci, aby nas zbawić, dla nas, współbraci. No to pamiętajmy, wierzyć nam trzeba i kochać Boga, wtedy do nieba na pewno wszyscy się dostajemy. A za uwagę już dziękujemy! Proszę Państwa, dziękuję jeszcze raz wspaniałej grupie aktorskiej.
reżyserowi. Pan Wolek.